21 lipca na Stadionie Miejskim w Działdowie odbył się turniej piłkarski o Puchar Starosty Działdowskiego. W jednodniowych zmaganiach udział wzięły trzy drużyny: miejscowy Start, drugoligowy Lech Rypin i Sokół Ostróda. Do Działdowa miała przyjechać drużyna Polonii Warszawa grająca w Młodej Ekstraklasie. Do przyjazdu zespołu ze stolicy jednak nie doszło. Trzy drużyny grały systemem każdy z każdym, a mecz trwał 2 razy 30 minut. Po jego zakończeniu wykonywane były rzuty karne. W pierwszym spotkaniu Start Działdowo zmierzył się z Sokołem Ostróda. W regulaminowych 60 minutach piłkarzom obu drużyn nie udało się zdobyć bramki. W rzutach karnych lepsi okazali się podopieczni Wojciecha Tarnowskiego, którzy wygrali w karnych 5-4. Kolejnym rywalem Sokoła w tym turnieju był Lech Rypin. To było jednostronne widowisko. Ostródcy piłkarze w tym sparingu przegrali aż 4-0. W rzutach karnych ulegli rywalom 5-4. W pojedynku Lecha Rypin ze Startem Działdowo padł wynik 3-1. W karnych lepsi okazali się drugoligowcy z Rypina, którzy pokonali gospodarzy 4-3. Puchar Starosty Działdowa wygrała drużyna Lecha Rypin z 6 punktami na koncie. Drugie miejsce zajął Start Działdowo, a trzecie Sokół Ostróda.